Gdy czuję się zestresowany, nie ma mnie na boisku. Tak. Na szczęście w tym sezonie nie przydarzył mi się ani jeden taki mecz. Tak. Na początku kariery zdarzały mi się gwiazdorskie zakupy. Dziś jestem pierwszym, który leczy z takich historii młodszych kolegów. Tak. Czuję, że czasy piłkarskiej tułaczki już za mną. Tak. W Górniku czuję się wreszcie spełniony. Nie. Mógłbym tu zostać nawet do końca kariery. Nie. Gdyby po tym sezonie pojawiła się oferta, na przykład z Hiszpanii, miałbym dylemat. Tak. Real, Valencia, Liverpool, bądźmy poważni, 10 lat temu bym się tam nie przebił, ale Levante, tam na pewno grałbym w pierwszym składzie. Nie. Do dziś, gdy przytrafi mi się błąd techniczny, koledzy pytają, czy nauczyłem się tego w Realu. Tak. Największe marzenie? Zagrać z Górnikiem w pucharach, trafić na Real i strzelić bramkę na Santiago Bernabeu. Tak. Ostatecznie asysta w meczu z Realem na stadionie w Zabrzu też może być. Tak. Oddam 15. tytuł mistrzowski dla Górnika za powołanie do reprezentacji. Nie. A tak w ogóle to nie przesadzajmy z tą walką Górnika o mistrzostwo, gramy o puchary. Nie. O mistrzostwo zagramy też w następnym sezonie. Tak. Niełatwo wyprowadzić mnie z równowagi. Najszybciej udaje się to kolegom, którzy nie pozwalają mi się zdrzemnąć przed meczem. Tak. Bracia Wolsztyńscy i ich zakazane już dziś głośniki sprawili, że za zbyt głośne słuchanie muzyki na przedmeczowym zgrupowaniu grozi kara najwyższa w regulaminie. Tak. Mimo wszystko jednak wolę nie mieszkać w pokoju obok nich. Tak. A tak w ogóle to sen to bardzo istotny element moich przygotowań. Tak. A że potrafi mnie obudzić najmniejszy choćby szmer, śpię ze stoperami w uszach. Dokładnie tak. W gierkach treningowych każdy chce być w drużynie ze mną. Nie. To naturalna konsekwencja mojej waleczności, tak mówili koledzy. Tak. Pierwszy pracuś w zespole Górnika to ja. Nie. Pierwszy leniuszek to nasz hiszpański obrońca. Tak. Kradzieże ze szkolnego sklepiku przerobiłem. Kiedy moi synowie pójdą do szkoły, będę czujny. Tak. Wtedy moim łupem padały słodycze. Dziś w moim domu nie ma ich w ogóle. W kwestii diety jestem bardzo surowy. Tak. Wiedzę o odżywianiu i suplementacji mam zresztą większą niż nie jeden dietetyk. Nie. Potrafią gotować, ale już na przykład skręcanie mebli zostawiam mojej żonie. I kanapy, tak. Sekret świetnej frekwencji w Zabrzu to między innymi zasługa Rafała Kurzawy i jego rodziny. Na jedno ze spotkań zamówił 123 bilety dla swojej grupy wsparcia. Tak. Ja szanuję takie podejście. W czasach, gdy grałem w Dolkanie na mecze wyjazdowe na Śląsku, zapraszałem całą rodzinę. Tak. Marcin Brosz robi świetną robotę w Górniku, ale to kwestia czasu, gdy zgłosi się po niego bogatszy klub. Tak. Na początku pusta i zapomniana, dzięki mnie z czasem oblegana. Salka do ćwiczeń na stadionie w Ząbkach mogłaby nosić moje imię. Tak. Subtelnie i bez pomidora. O. No proszę. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Wszystko zaplanowane, przygotowane. Cztery odpowiedzi przemyślamy, tak mi się wydaje. No tak na szybko. Na szybko. No ale poradziłeś sobie z tym śpiewająco.